Do czasów reformacji muzyka i sztuki plastyczne rozwijały się głównie w przestrzeni kościelnej. Przez 9 wieków niemal cała sztuka zachodniej Europy była inspirowana i finansowana przez Kościół. Nawet gdy w dobie renesansu sztuka nabrała nieco pogańskiego charakteru, nadal cieszyła się mecenatem papieży. Z powodu braku nieskrępowanego dostępu wiernych do Pisma Świętego, sztuka religijna, kościelna miała głównie zadanie dydaktyczne objaśniania prawd wiary. To chyba znany wszystkim obraz Sąd Ostateczny Memlinga. Zacytujmy historyka cywilizacji Williama Duranta. Napisał coś takiego. Katolicka liturgia była arystokratyczna, majestatycznie ceremonialna, zakorzeniona w niewzruszonej tradycji i stojąca ponad ludźmi w języku, szatach, symbolach i muzyce. W tym duchu kler określał siebie samego jako kościół, a ludzi postrzegał jako trzodę, która powinna być prowadzona ku moralności i zbawieniu przez mit, legendę, kazania, przedstawienia i sztukę. To XIV-wieczne malowidło pokazujące katedrę Notre Dame górującą nad miastem jako symbol władania kościoła nad duszami i umysłami ludzi. Wbrew to obraz Tycjana. Wbrew uproszczonym opiniom, reformacja i renesans odwołujący się do klasycznych wzorców to nie były dwa różne jakby przejawy nadejścia nowych czasów. Sztuka renesansu była dworska, arystokratyczna, uczona, czasami wręcz snobistyczna. Tymczasem reformacja, jak wiemy, ze swym skoncentrowaniu na objawieniu, bezpośrednim dostępie do Boga, kierowała ludzi ku przestrzeni wiecznej. Renesans kierował uwagę ludzi ku sprawom ziemskim. Francis Schaeffer napisał takie słowa. W swej istocie reformacja była usunięciem humanistycznego zniekształcenia, jakie weszło do Kościoła. Ale pomimo pozytywnego wpływu reformacji na sztukę, jak się za chwilę przekonamy, wielu reformatorów traktowało sztukę z podejrzliwością. Marcin Luther w młodości żywił dość niechętny stosunek do sztuki, uważał, że jest to zbędny luksus. Niewątpliwie wpływ na to miała średniowieczna praktyka pielgrzymek do cudownych obrazów i figur. Ale na zmianę jego poglądów wpływ miały akty obrazobórstwa dokonane w Wittenberdze, w jego mieście, na przestrzeni roku 1521 i 22, inspirowane przez Andreasa Karlsztada. Ten Karlsztad uważał, że do pierwszego przykazania zaliczamy nie tylko zakaz adoracji figur i obrazów, ale również sam akt tworzenia tychże obrazów i figur. Tymczasem dla Lutra sztuka była adiaforą, czyli rzeczą dla zbawienia neutralną. I broniąc sztuki, bronił pośrednio również wolności sumienia chrześcijan. Argumentował, że w Biblii mamy wiele przykładów tworzenia dzieł sztuki. Podajmy ze Starego Testamentu tylko cherubiny na Arce Przymierza, czy zrobienie węża miedzianego. Święty Paweł również nie wzywał najpierw do niszczenia wizerunków pogańskich bogów, raczej wzywał ludzi do przyjęcia Ewangelii, nawrócenia się, a potem odwrócenia się od kultu pogańskich bogów wyrażonych w adoracji posągów. Tu mamy obraz niszczenia wnętrz kościelnych obrazów i figur w Curychu w 1524 roku. To przykład poglądów skrajnego nurtu reformacji, jeśli o tą sprawę chodzi. To była reformacja szwajcarska w osobie Ulrika Zwingliego. Uważał on, że czyniąc rzeźby, człowiek zaczyna obdarzać większym zaufaniem wytwory rąk niż samego Boga. Jan Calvin uważał, że wskutek pomieszania w kulcie rzeczy duchowych i materialnych pogwałcono zasadę, że rzecz skończona nie może w sobie zawierać nieskończoności. A próba zaś zbliżenia człowieka do Boga poprzez sztukę podważa zasadę soli deo gloria,
czyli tylko Bogu należy się chwała. Jego zdaniem każdy symbol wizualny zaprzeczał naturze Boga i zakazywał rzeźbienia czy malowania wszystkiego, co ze swej istoty jest niewidzialne. Tu jest dysputa Kalwina. Choć jego pogląd jako na sztukę w całości nie był negatywny. Postrzegał ją jako Boży dar, dopóki nie wypiera ona Bożego autorytetu i majestatu. Także wszystkie objawy, przejawy ikonoklazmu, czyli niszczenia obrazów z punktu dzisiejszego widzenia były raczej niezrozumieniem ducha nauki Kalwina niż skrupulatnym wypełnieniem tej nauki. To jest obraz, dziś zdjęcie zrobione w katedrze w Utrechcie, gdzie obrazoburcy w swoich zapędach postaciom biblijnym odrąbali twarze, aby uniemożliwić adorację obrazów, malowideł czy rzeźb. Przejdźmy do konkretnego jakiegoś wpływu już może poza budynkami kościelnymi w reformacji na sztukę. To obraz Rembrandta oczywiście. Takim wyrazem, gdzie ten wpływ miał największy i najbardziej pełny wyraz, była Holandia. Była protestancką i mieszczańską republiką, która na początku XVII wieku zrzuciła hiszpańskie, katolickie panowanie. To był wtedy ewenement w dobie monarchii, taka protestancka, niewielka mieszczańska republika. Protestanckie wspólnoty nieuznające kultu świętych nie zamawiały również w konsekwencji obrazów do kościołów. Również w porównaniu do renesansu purytańska Holandia niechętnie, podejrzliwie patrzyła na akty mitologiczne pojawiające się na obrazach. Jeśli tematyka religijna, jeśli się już pojawiała, to raczej na prywatne zamówienie. To obraz Vermeera, widok Delft. Odwrót od religijnej dydaktyki skierował uwagę na malarstwo krajobrazowe, które w historii sztuki po raz pierwszy w Holandii uzyskało swoją autonomię. Zacytujmy Jana Kalwina. Pisał: nie wstydźmy się znaleźć pobożnego upodobania w dziełach tego świata, odkrytych w tym najpiękniejszym z teatrów. To przykład malarstwa krajobrazowego, które do tej pory nie miało samodzielnej racji bytu w historii sztuki. To autoportret Rembrandta, jego twórczość, cała twórczość, choć nie jest otwarcie inspirowana teologią reformowaną, to jednak osoba i dzieło Chrystusa stoi w centrum tematyki jego dzieł. Prowadził początkowo żywot szczęśliwego i prosperującego artysty. Był szczęśliwym małżonkiem. Tu jego żona Saskia, która pozuje do obrazu o tematy biblijnej Zuzanna i starcy. Niestety troszeczkę jego życie, nawet nie troszeczkę, ale stopniowo zaczęło się zmieniać w momencie, kiedy jego żona w wieku 30 lat zmarła, a kiedy on sam popadł w finansowe tarapaty, po części na własne życzenie, bo kupił dom na kredyt za ogromne pieniądze, musiał go opuścić i w zasadzie popadł w biedę, mimo że wciąż cieszył się powodzeniem. Styl Rembrandta, to jest istotne, dla tamtych czasów był odmienny niż malarstwo sąsiedniej katolickiej Flamandii. To obraz Rubensa. Rubens to powiedzmy tak sztandarowy artysta kontrreformacji. Jego obrazy to, zobaczmy, wielki spektakl, patos, afirmacja życia, można powiedzieć prawdziwa uczta dla oczu. Ten obraz nazywa się Triumf Kościoła. Zresztą wiele jego dzieł było malowanych na zamówienie kościoła katolickiego. Postacie są o często nadludzkich kształtach, muskularne, można powiedzieć piękni, bogaci, zwycięzcy. Tymczasem malarstwo Rembrandta jest całkowicie inne. Zwłaszcza po 1640 roku, kiedy warunki jego życia zmieniły się.
w swoich obrazach bardzo często przywołuje obrazy ludzi, powiedzielibyśmy, prostaczków, wyrzutków społecznych, zupełnie inaczej niż Rubensa. No, w pewnym sensie postrzegał ludzi tak, jak postrzegał często, jak postrzegał sam Chrystus na kartach Ewangelii. Jego postacie biblijne w porównaniu znowu do Rubensa to nie są nadludzie, ale prości ludzie, którzy żyją w upadłym świecie, których Bóg używa do swoich własnych celów. To jest rycina przedstawiająca, nie tylko malował, ale również stworzył mnóstwo drzeworytów, miedziorytów. Rycina przedstawiająca Fausta. Znamy tą historię, zaprzedają duszę diabłu i podczas pracy widzi świetlisty krąg. Nie wiem, czy to widać, te litery w środku. Jest napis Jezus Nazareński, król żydowski. To Bóg się objawia ludziom nieuczone jakieś prace czy dociekliwość, ale to sam Bóg łaskawie objawia się ludziom. Tu scena kolejna, ofiarowanie Izaaka. To jeszcze obraz wczesnego okresu, kiedy jego malarstwo miało typowo barokowy rozmach, dramaturgię, wypadający miecz. Izaak jako muskularny młodzieniec zupełnie inaczej malował to w momencie, kiedy jego życie doświadczyło straty. Spójrzmy na oczy Abrahama, niewidzące, taka ślepa wiara, posłuszeństwo, syn przytulony, ten anioł jakby zaskakuje go w ostatniej chwili. A najbardziej sztandarowym, może to niedobre słowo, ale poruszającym obrazem Rembrandta jest powrót syna marnotrawnego. Niektórzy sugerują, że tym synem marnotrawnym jest sam artysta, namalowany pod koniec życia ten obraz. Zobaczmy, ojciec marnotrawny, miłosierdzie symbolizuje, ojciec z miłosierdziem i przebaczeniem przyjmuje ojca, przyjmuje syna. Jakiś to jest kontrast w stosunku do wyłaniającego się w mroku starszego syna. Ta jego twarz jakby nie rozumie tej sceny. Malarstwo Rembrandta zawsze było wyzbyte chęci podobania się, poklasku i rywalizacji. W zasadzie miałem jeszcze powiedzieć coś o muzyce. Tymczasem dostaję sygnały, że to powinniśmy już skończyć. Więc wypada tylko powiedzieć coś o Marcinie Lutrze, który jest autorem hymnu reformacji, tak mogę powiedzieć. Warownym grodem jest nasz Bóg. Marcin Luther, który sam grał na różnych instrumentach, na flecie, na lutni. To jest zapis tego hymnu. Warownym grodem jest nasz Bóg. I kompozytor, który jest symbolem wykorzystania teologii reformowanej w muzyce, często określany jako piąty ewangelista, Jan Sebastian Bach. Przywołajmy znowu Francisa Schaeffera, który powiedział, że bez Lutra nie byłoby Bacha. Sam Bach bardzo często w swoich rękopisach dopisywał takie skróty: Soli Deo Gloria, czyli tylko Bogu należy się chwała, Jezu Juwa, czy In nomine Jezu, w imię Jezusa. Hymn wyraża to, co bardzo często pojawia się w muzyce Jana Sebastiana Bacha. A to, co Luther zawarł w swojej słynnej maksymie simul justus et peccator, czyli jednocześnie sprawiedliwy i grzesznik. Ta dwoistość natury bardzo często pojawia się w słowach kantat czy w chorałach Bacha. Obraz człowieka słabego z powodu grzechu,
ale mocnego wskutek Bożej obrony i z powodu świadomości przebaczenia grzechów. I mimo, że ten hymn, który słyszeliśmy, mówi o pełnej trwogi chwili cierpienia Jezusa na krzyżu, to w swej wymowie zawiera wiele radości, którą chrześcijanin może żywić, czerpiąc łaskę ze śmierci Chrystusa na krzyżu. Simul justus e peccator. Dziękuję.